Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Risen. I tak, dzisiaj chciałbym moi drodzy pójść tak naprawdę do kolejnego miejsca, w którym znajduje się pancerz tytanów, oczywiście jakaś jego część. No i chciałbym właśnie udać się tutaj w to miejsce, z tego co widzę to jest na bagnach. Chyba dokładnie tam, gdzie znajduje się Don Esteban. No więc moi drodzy, czym prędzej tam będziemy wyruszać. No i zobaczymy, co tam mamy ciekawego. Więc przydałoby się teleportować do niejakiego Dona Estabana teraz. Co tam w ogóle jest? Chyba martwa jaszczurka. Ale wiecie co? Ja ostatnio zawsze, gdy tam byłem, oni mnie, nie wiem dlaczego, ale gonili. Więc może dlatego teraz zdejmę zbroję Inkwizytora i spróbujemy tam teraz dostać się właśnie w tym, co mamy na sobie. Dobrze, gdzie jest? Tutaj mamy obóz bandytów, okej. Mi się gra ładnie wczyta. No i teraz sprawdźmy, czy oni będą nas gonić. O, chyba mi się zdaje, że jest lepiej. Teraz mnie oni, nie wiem dlaczego, ale nie gonią. Bardzo prawdopodobne, że to było właśnie przez ten pancerz. No ale okej, dobra, podejdźmy w takim razie do Dona Estabana, póki mamy tą okazję. Gdzie on jest tylko? Tutaj chyba. Jest. Now you are the Inquisitor? Think carefully before you make enemies. Choose your battles wisely. I have come seeking your help. With what? With the Saurian Fortress. Well, I don't see what I can do to help with that. I have no men to spare, no knowledge of what you may face. Still, doing nothing does not help me, does it? And I am not unsympathetic. All I can do for you is give you this potion. I've had this for a long time, waiting for the moment it would be needed. I think the time has come. I will give it to you. Don't waste it. Better than nothing. Thank you. No dobrze, mamy zadanie wykonane, żeby porozmawiać ze Stabanem o tej świątyni wulkanicznej. No i sobie to może miksturkę wypijemy. Siła plus 5. Zawsze coś oczywiście. No i dobrze, zobaczmy gdzie dokładnie to jest. Tak naprawdę zobaczcie, że jestem tak naprawdę obok tego czegoś. Jednak jak tam wejść, nie mam pojęcia, ale bardzo prawdopodobne, że tutaj jest wejście. What do you want? What's behind that door? No one's allowed into the Don's chamber. Don't even think about it. You'll regret it if you hang around here. Right? Okej. Czyli tutaj wejść nie możemy. Oj, ale złota. Lepiej żebym nic z tego miejsca nie brał, bo jeszcze mnie tutaj będą gonić. No dobrze, na razie wyjdźmy tutaj z obozu, raczej z tej świątyni Dona. I ogarnijmy sobie, gdzie tutaj jest jakaś droga, która właśnie by prowadziła do tej... Do tego grobowca. Dobrze, jesteśmy tutaj, może tutaj na razie zobaczmy. No i zobaczcie, że musimy gdzieś jakby iść. Nie, w tamtym kierunku. Jednak tutaj, jak sami widzicie, są same góry. Dobrze, może ten pancerz już założę. Chwila, gdzie on jest? Tutaj będzie. Okej. Chociaż tutaj jakbym łaził. Chociaż nie, to żyje. Czemu on mnie nie atakował? Może, że śpi? Może dlatego? No właśnie, ale moi drodzy, wiecie co, ja bym się tutaj przespał, bo kurczę, nie będę nagrywał, jak jest ciemno. Wy nie będziecie nic widzieć. Będzie to takie ograniczone dosyć. Więc się prześpimy ładnie do rana. Oj, tu jest dziura. Ale teraz, kurczę, mnie nie gonią. Jak mam pancerz Inkwizytora. No nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle było przez to związane. What was that? I hope you know how to behave in someone else's. Najgorsze jest teraz ten moment, bo tutaj wszyscy śpią w tych łóżkach. A jednak mnie gonią. Ha, widzicie? Dobra, moi drodzy, więc będziemy sobie wędrować po ciemku. Niech stracę. Może gdzieś po drodze na jakieś łóżko natrafimy, a tutaj ogólnie i tak jest ciemno. Dobra, przestańcie mnie, kurczę, gonić. I od razu wam mówię, moi drodzy, że nie mam pojęcia, gdzie znajduje się to miejsce, więc coś czuję, że no dzisiaj będziemy trochę błąkać. No i może dojdziemy w końcu do tego tam miejsca. No a jeżeli nie, no to sobie po prostu połazimy. Ale się postaram, ile mogę oczywiście, żeby tam gdzieś wejść. Tutaj mamy jakieś przejście.
A tu chyba jakieś wilki śpią. Dobra. Teraz zobaczmy na mapce, czy byśmy w dobrym kierunku szli. W zasadzie w dobrym, ale wyjdziemy do tego drugiego grobowca. Dobrze, na razie chodźmy tutaj do góry. Bo tutaj na pewno więcej znajdziemy niż tam. No właśnie, tutaj w ogóle nie łaziłem, moi drodzy. Jak sami widzicie, mam pełno tutaj tych stworzeń. Ojo, jakieś ogry. Kurczę, ojo, jeszcze tych modliszek ile tutaj mamy, one są ciężkie jak cholera. Właśnie, zapiszmy grę, bo nie robiłem tego jeszcze, chyba 55 odcinek. Oj, nie taki. Dobra. One są ciężkie. Jeszcze nie trafiłem. No, ciężkie czy nie ciężkie, ale bynajmniej jakoś dajemy sobie radę. To co dziadostwo? No, pięknie, to mi się już podoba. Weźmy wszystko od tych świerszczy. I tutaj też, moi, zobaczcie, że mam kuszę, też nową kuszę. Nie wiem, czy dam sobie radę z tym ogrem, ale warto spróbować, przynajmniej tak dla próby. Ale najpierw go spróbuję trochę zjechać z kuszy, bo ja mam, moi drodzy, kuszę tytanów, ona tak się dokładnie nazywa. Jest dosyć ona potężna, ale jeżeli widzę, jakie tutaj ciosy zadaje temu ogrowi z tej kuszy, to może być ciężko, naprawdę. Oj, oj. No dobrze, jak sami widzicie, to jest masakrycznie ciężkie taki ogr. Więc może dam sobie z nim spokój i pójdziemy gdzieś wyżej. Jednak bardzo prawdopodobne, że ścieżka prowadząca właśnie do tamtego grobowca właśnie prowadzi obok tego ogra. Więc nie wiem, czy nie będziemy musieli tamtędy po prostu sobie jakoś przejść. I też zapewne będziemy po drodze napotykać na wielu, wielu innych jeszcze. Tam coś jest, jakaś ścieżka, zobaczcie. Możliwe bardzo, że tędy ona tam prowadzi. Dobrze, ja tego ogra jakoś zabiję, moi drodzy. That was not clever. Może w ten sposób się tak pobawię. Ale cholera, szybki jest dziad. Dobry, właśnie taki sposób jest. Dobrze, niech on sobie wróci. Widzę, że długo mnie nie goni. Więc pozwólmy mu troszeczkę wrócić. Zaraz go będę znowu okładał. No, jeszcze nie. Jeszcze niech sobie podejdzie dalej. Co mu, w dupę szczelić czy w głowę? Nie wiem właśnie. A to jest chyba raczej bez znaczenia. Dobra, tyle styknie. Pięknie. Spróbujmy go, kurczę, jakoś obejść tutaj. Właśnie coś w tym rodzaju. Jeszcze raz. Dobra, pięknie. 300 doświadczenia. O, maczuga ogra, nieźle. Dwa kufle piwa ma ogr? Niech będzie. Co to za miejsce? Z gówno tu widzę, szczerze mówiąc. Wiecie co, zapiszmy grę. Bo raczej jak zginę przez jakąś głupotę, to nie będzie mi się chciało go znowu tutaj bić. Tu jest kolejny ogr. No i mniej więcej w tym kierunku idziemy, gdzie powinienem. Dobra. Tego drugiego ogra sobie jeszcze zjedziemy, bo za nich doświadczenia mamy naprawdę sporo. Pięknie. Jak się trochę wróci. So,
Lepiej, żebyśmy celowali cały czas. Dobra, ładnie. Szybki obrót, tylko żeby mi nie trafił. Dobra, udało się chyba. Jeszcze raz. Dobrze, pięknie. Weźmy wszystko. No i lecimy dalej. No fajna taktyka właśnie z tą kuszą na te ogry. I całe życie zaoszczędzimy tak naprawdę, jeżeli nie damy się jemu tknąć. No i oczywiście jest łatwiej. Nie wiem, czy tutaj jakieś jaskinie ma, ja naprawdę... Też tu jest jakaś jaskinia, proszę bardzo. Właśnie, gdzie ona by tutaj nam gdzie ona by tutaj nas prowadziła? Ojoj. Dwa razy ogr. Dobra, bardzo prawdopodobne, że to jest jedna z tych jaskiń, do której mamy wejść właśnie. Tam jest kolejny ogr znowu, no nieźle. Dużo tutaj ich jest naprawdę. Najpierw musimy właśnie wszystko tutaj wyczyścić z nich. Ja oczywiście będę uciekał. Właśnie, tutaj nie działa, kurczę, grawitacja. Na te strzały. Goni mnie? Chyba, kurczę, nie goni. Mam w ogóle całe życie, dziad. Może dlatego, że mu pozwoliliśmy się oddalić. No i nieźle, nie trafiłem. Dobra. Już mu to życie ładnie tutaj zleciało. Okej. Już tam najgorsze jest to, że w jednym miejscu jest ich dwóch aż w tej jaskini. No nie, nie trafiłem, kurde, szkoda. Jeszcze raz zdążę. Jego zostaw. Dobrze, chyba oberwał. Chyba ja go zabiłem ostatni, tak, bo dostałem doświadczenie. No i dobra, lecimy dalej w takim razie. Tylko znowu będę tak właśnie ta ścieżka, jak sami widzicie, prowadzi tak raz w tą, raz w tamtą. Po prostu zawsze będę musiał się, kurczę, wracać do tamtego miejsca, z którego wziąłem tego ogra. Czyli tak, zapamiętajmy tą, moi drodzy, jaskinię, ona gdzieś tutaj jest. Bardzo prawdopodobne, że to jest jeden z tych grobowców. Ale na razie jeszcze tutaj się przejdźmy. Tą alejką. Tam w dole chyba nic nie ma. I gdzie my jesteśmy dokładnie na mapie? Zobaczcie, już jestem tak naprawdę obok no tej krypty rzekomej. Oj, nieładnie zabijać śpiącego zwierzaka. Aż szkoda. Te miejsca, jak mam być z wami szczery, nie są dokładne. Nie pokazują dokładnie lokacji danego po prostu grobowca. Dobra. Więc bardzo możliwe, że tamta jaskinia z dwoma ogrami prowadzi właśnie do tego grobowca. Jeszcze dędzik? Bo tutaj żadnej jaskini tak naprawdę nie widzę. Czarny wilk. No jego na dwa razy widzę, trzeba będzie zjechać, ale wilk jest szybki. No, to było piękne. Właśnie takie miejsca tutaj dokładnie nie widzę, czy to jest jaskinia, czy to jest po prostu jakaś dziura w ścianie. Ale już bynajmniej omijamy tamto miejscowe, więc moi drodzy, ja proponuję jednak... Też jeszcze tutaj możemy kuknąć na chwileczkę. Ojoj. Tych wilków tu nie widziałem.
Jeszcze jeden chyba goni. Okej. Ale jeszcze podejdźmy tutaj do tej ambony. Kukniemy, co tutaj mamy ciekawego. Widzę, że jakiś kufer jest ogólnie, więc warto go otworzyć. Widzę, że łatwy jest. It worked. Dobrze, weźmy wszystko. Coś tu jeszcze słyszę. Dobra, wbijam na ambonę. No i mamy piękny widok na morze. Nic więcej. Tak naprawdę. Więc moi drodzy, proponuję naprawdę wrócić się do tej jaskini z dwoma ogrami. No i po prostu tam kontynuować całą walkę. No i może się ona po prostu okazać naszym grobowcem, którego chciałem dzisiaj właśnie odwiedzić. Jednak tam mamy no dwóch ogrów i nie wiem jakich kurczę mam tutaj zabić. Grę zapiszę przed wejściem do niej. No i postaram się zabić tak tych ogrów jak przed chwilą, taką właśnie taktyką. Gdzie te wejście do jaskini? Pytanie, czy ja dobrze w ogóle w dobrym miejscu ja wchodzę? Czekajcie, ja stąd wyjdę. W nie kurczę ta noc. Gdybym widział. Mamy jeszcze jakiegoś dzika. Aha, on jest już nieżywy. No dobra, czyli tak, to już miejsce kojarzę. I tutaj chyba gdzieś było wejście. Gdzieś tutaj właśnie. Nieźle ukryte chyba. No serio, tutaj to było? Jeny. Jak tu ciemno, weźmy pochodnie. Co się na tutaj oczywiście daje nam. Nie najgorsze nawet oświetlenie jest w tej grze. Takie właśnie wędrowanie nocą z pochodnią po lesie. Dosyć jest to nawet przyjemne. Nie no, chyba tutaj tak daleko to nie było. Nie no, kurczę, naprawdę się zabłąkałem. Nie no, chwila, muszę się ogarnąć. Gdzie to wejście było, moi drodzy, co? Bo naprawdę już nie pamiętam. Też fajnie, że w ogóle je znalazłem jakimś cudem. Czekajcie, bardzo możliwe, że to było jeszcze gdzieś wcześniej. Tu mamy taki dosyć spory placyk. Więc o, zobaczcie, tutaj się jeszcze ciągnie dalej ten las. Więc chyba tutaj gdzieś było wejście. My trochę daleko zaszliśmy tak naprawdę. Czekajcie, gdzie tutaj chyba nie, dalej jeszcze. Tak praktycznie przy rozwidleniu ścieżek. Chyba tutaj, tak, chyba tutaj. No i dobra, widzę pierwszego ogra. No i trzeba je jakoś zjechać. Catch them. Boże, gdzie jest tutaj miejsce ucieczki? Może tam, do tamtego gościa weźmiemy te dwa ogry. Trochę może on pomoże. Running is for cowards. A przynajmniej żeby jeden szedł. Dobra, uciekajmy, bo już jest blisko. Dobrze, oberwał. Znowu. Dobra, teraz w drugą stronę będziemy biec. Dobra, pięknie. Świetnie. Jeszcze dwa ciosy. Jeszcze dwa pociski. Ujoj. Jeny, gęsią skórkę dostałem przez chwilę, nie wiem dlaczego. Dobra, jeszcze raz i będzie po nim. Świetnie. Dużo doświadczenia dostaniemy za te ogry. Ile jest wymaganej siły, żeby założyć tą maczugę ogra? Gdzie ona jest w ogóle? Tutaj chyba. Nie, to jest maczuga. Nie wiem, możemy ją założyć, to okej. Dobra, jeszcze drugi. Bardziej zakrętem jest chyba tutaj. That was not
lever. Okej. Gdzie jest tu wyjście? Człowiek kurde gubi. Okej. Running is for cowards. So... Dostał, bo mnie goni nadal. Jeszcze raz oberwał, pięknie. Tu jest taki większy dosyć teren, jak sami widzicie. Się trochę będzie wygodniej strzelało. Jeszcze dwa ciosy. Running is for cowards. Joj! Się przestraszyłem, że w przepaść wpadłem. No i dobra, jeszcze raz na spokojnie. Pięknie. Raz, dwa, podejdziemy do niego, zbierzemy łup. Spora ta maczuga. Dobra. No i teraz możemy śmiało wchodzić, jednak moi drodzy, naprawdę ja tam się jedynie mogę spodziewać tylko i wyłącznie tych ogrów. Możliwe, że właśnie oni tam będą w dosyć takiej niezłej liczbie. Się tego kurczę obawiam, bo jeżeli tam faktycznie będzie ich dosyć sporo, to mogę mieć z nimi naprawdę duże problemy ze względu na to, że powiedzmy będę walczył na jakimś małym terenie, w którym właśnie nawet nie będę mógł użyć kuszy. Więc może być naprawdę kurczę ciężko. Dobrze, powolutku zwiedzamy tutaj tą jaskinię. Mam nadzieję, że się nie załamie i ta jaskinia dalej gdzieś będzie prowadziła. Ale mam pecha. Okej. Nawet tych rzeczy jest. Ze względu na to, że tutaj po prostu ogrowie byli. Tak, i zobaczcie, że jednak się chyba załamałem, bo ona się już kurczę tutaj zakończyła nam. No dobra, przynajmniej troszeczkę pobiliśmy tych ogrów. No dobrze, w takim razie moi drodzy, ta jaskinia już się zakwalifikowała do tych, do których już nie mogę wejść. I jednak to miejsce było tak naprawdę no błędnie pokazane. No i teraz musimy się albo dostać tutaj gdzieś, albo tutaj. No jednak, jak sami widzicie, te miejsca chyba niedokładnie są tutaj nam pokazane. Może to było takie celowe działanie. No dobrze, ale w takim razie, moi drodzy, gdzie szukać tych pozostałych? Tak naprawdę nie mam pojęcia. Ale możemy sobie tutaj jeszcze chwileczkę połazić oczywiście. I coś pozabijać. Oczywiście, tak mówię, cały czas o tych... O tych pancerzach, ale możemy też oczywiście sobie połazić tutaj po tym świecie. No i tak pogadać. Tutaj nic nie ma chyba. Chyba, że właśnie wejście gdzieś tam w dole możliwe, że jest. Zaraz tam oczywiście zejdziemy w dół. I spróbujemy gdzieś się ulokować. No tutaj już byli tak naprawdę. Więc spróbuję stąd zejść. Może jakieś wejście jest na dole. Grobowiec, czyli grobowiec mi się ogólnie kojarzy tak naprawdę tylko i wyłącznie z taką jaskinią jakby. No tutaj na pewno nie byłem. Dziki zabójca. Okej. Mięsko sobie zbierzemy. No i będziemy szukać dalej oczywiście. Aż może w końcu gdzieś dojdziemy. Jednak naprawdę spodziewałem się, że oni tam będą w tej jaskini. Ten grobowiec. Co to jest? Dzik! Dziwnie, oj drugi. Dziwnie wygląda jak śpi. Okej. Sępy to są chyba tak. Wszystko śpi tutaj. Ten się chyba nad nie skroił. Nie no, skroiły się. Oj, oberwał. Nawet nie nacelowałem. Przez przypadek chyba. Tam jest jeszcze jeden. Przyjemnie się walczy teraz z kuszy.
Nocne polowanie, moi drodzy, nocne... O, wilk! Czemu tarczy znowu nie mam na plecach? Okej. Coś słyszę. Wow, wow, wow. Naprawdę, te wilki można pomylić z jakimiś... O, jeszcze jeden tam jest z kamieniami. Dobra. No, na dół raczej nie będę złaził. A, wiem, gdzie my chyba jesteśmy. Przyszliśmy na nagrobki, tam gdzie tutaj była kiedyś Petty z nami. No to kurczę, nieźle. Nieźle przeszedłem. Ujuj, gdzie ja wyskoczyłem. Jednak zobaczcie, że tutaj taka ścieżka ala prowadzi, ale nie, to nie jest jakaś rzeka po prostu. Kurczę, naprawdę nie wiem. No to mamy wielkie bagno, właśnie. Tylko jak z tego wielkiego bagna dojść dalej? Ale moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, ale jak przed chwilą właśnie walczyliśmy z tymi ogrami, tam było takie jedno jeszcze przejście, które gdzieś, nie wiem, chyba przechodziło na, do góry, bardziej w górę one prowadziło. Więc może tam się powinniśmy udać. Na razie te stwory zostawię i tutaj szybko myknijmy na drugą stronę, żeby mnie oni tutaj kurczę nie gonili. Też wszystkie łóżka zajęte przez dziadów, a się już nie wyśpię w nich. Bo bardzo nie pamiętam, gdzie to kurczę było. To miejsce. Ale chyba tutaj gdzieś, co nie? Taki typ stał. Rząd łoszczur. No tutaj bynajmniej byłem. A chyba te ścieżki po prostu tak prowadzą do góry. Zaraz zobaczymy, zobaczymy czy dobrze idę. Gdzie ja kurczę jestem tak primo? Wilki, tu chyba byłem. Jeżeli martwe, no to byłem na pewno. Chodźmy do góry. Zobaczcie, że właśnie na mapie tutaj były... Znaczy na mapie są tutaj dwa punkty. Te czerwone, czyli te grobowce tak położone obok siebie. O proszę, zobaczcie, dosyć... Dosyć ciekawe miejsce. Nie wiem dlaczego, ale go chyba wcześniej nie widziałem. I tutaj możliwe, że jest grobowiec. Tak, tutaj na pewno będziemy mieli grobowce. Pewnie, ale gdzie tutaj jest to wejście, nie mam pojęcia. Dobra, na razie skupmy się na tym miejscu. W końcu jakiś... jakiś krok do przodu. Oj, piękny cios. No nie są łatwe te świersze bojowe do pobicia, bo się nieźle bronią. Ach, już się skrzywił na bok. Jednak mam nadzieję, że w tym grobowcu nie będę musiał tak myśleć, jak tak kombinować, jak w poprzednich odcinkach. No co za dziad? Nie, skuszę go rozwalę, bo nie mam do niego normalnie nerwów. Gin, dziadu. Dobra. Też mam trochę lipę z miksturami. Więc ewentualnie będę musiał się gdzieś wrócić do miasta i coś zakupić sobie. Ktoś tu leży. O Jezu, jeszcze ludzie, jeszcze ci ciężcy. No dobra, zapisujemy grę. Mamy trupa jakiegoś. Mapę ma, mapa jaskini rozciągających się pod wulkanem. Okej. Okay. To jest chyba zwykły jaszczuroszłek. Ale jego będzie spoko pobić. Dobra. No i już jak sami widzicie, mamy na początek lekką rozkminę. No bo po prostu trzeba przejść jakoś na drugą stronę. O, jak fajnie się teraz je zabija. Gdzie wy biegniecie? Cholera, jasna. Pytanie, mamy lewitację w ogóle? Jeżeli nie mamy, no to jestem udupiony. Mam jakąś. Więc o tyle lepiej. Wow. Oberwał, ale już na mnie biegnie. Dobra, od razu grę zapisuję, bo ten potwór jest po prostu straszny do zabicia.
Dobra. Co to za światło? Chyba wyjście z jaskini. Gdzie są tamte brontoki? Idzie. Trochę go może zjadę. On jakiś szybki nie jest strasznie. Ojoj, ale trzy sztuki aż idą. Może przynajmniej tego jednego uda mi się rozwalić. Jezu, ile tam ich jest? Niewiarygodne to jest, nawet nie mogę od tego uciec, nie mogę się od tego uwolnić. Dobra, życie chyba. Trzeba sobie podnieść. No to jest tragedia, naprawdę. Nie ma bardziej wkurzającego tutaj potwora od tego. Uwierzcie mi. No nie, na tego. W ogóle nie mogę mu zadać w ogóle żadnego ciosu, o to chodzi. Oberwał. No, spieprzajmy. Wow. Muszę mu tyle zostawiać życia, dobra. Jego tutaj dotknę już strzału jakiegoś, żeby zginął. Okej. Tego może troszeczkę skuszę jeszcze. Zabiorę życia, świetnie. Dobra, będziemy walić kółeczka sobie. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Tu. No i jeszcze jeden raz. Pięknie. Taktyka wypaliła, tak mniej więcej. No i czekajcie, teraz moi drodzy musimy się ogarnąć i sprawdzić, jakie tutaj mamy ogólnie przejścia, czyli jesteśmy na drugiej stronie. No i tak naprawdę jedyna ścieżka, która prowadzi, to ta. Ale bym jeszcze sprawdził tą mapę, jednak nie pamiętam, kurczę, jak ona się dokładnie nazywa. To jest chyba to. Czyli widzę, że taka jaskinia dosyć obszerna, bym to powiedział, bo tutaj widzę jakieś rozgałęzienia już, więc będzie tutaj łażenia. No dobra, ale po to właśnie tutaj jesteśmy, żeby rozwikłać tajemnicę tej krypty. Oj, na dole ten ciężki stwór jest. Popiołak. Ciężka bestia, naprawdę. Gdzie ona w ogóle? Czy ona może do mnie dojść? Jeny, ja się już boję. Oj, faktycznie ona tutaj do mnie przyjdzie zaraz. No nieźle. Patrzcie na to. I to wiecie co? To jest szybkie. Oj, to jest strasznie szybkie. Dobra, jeszcze raz mogę go dźgnąć chyba, mi się tak wydaje. Dobra, uciekajmy. Dobra. Oj. No nieźle. Sami widzicie, jakie to jest potężne, jaka to jest potężna bestia, jakie nam tutaj obrażenia zadaje. Po pierwsze, chyba będę musiał mieć tutaj całe życie, niestety, żeby z nim wygrać. No i najlepiej, żeby walczyć z nim w jakimś ciasnym pomieszczeniu. No dobra, zaraz się okaże, co i jak. Tam jeszcze widziałem skorpiona, ale z nim chyba raczej, z tego co pamiętam, jak kiedyś z nim walczyłem, on nie jest ciężki, więc damy radę. Ale ten popiołak to jest naprawdę okropna bestia, bym powiedział. Też tym mogę się uleczyć. Nie tym! On jest zaraz za mną, bo go słyszę. Punkt dla ciebie. Dobra, udało się. Ale do niego powinniśmy mieć jeszcze więcej doświadczenia. Tak mi się przynajmniej wydaje, niż 300.
I can't mana. Cast without mana. Dobra, i wszystkie zwoje słabego leczenia tam poleciały. Mamy dwa skorpiony. Z nim chyba łatwiej będziemy mieli. Może na razie z tym jednym będziemy walczyć. Okej. Może go nawet zabiję, jak do mnie przyjdzie. Gdzie jest przejście dalej? Tutaj. Dobra, tutaj ładnie nam poszło. On ciężki nie jest. Ale takiej taktyki się właśnie trzymajmy, żeby tracić jak najmniej życia. Zdążę tutaj jeszcze go trafić. W sensie jakoś chyba nie śpieszy. Dobra, teraz chodźmy na tą stronę. Okej. No i teraz będziemy się powoli cofać, bo on już tutaj będzie nam się pokazywał. Jeszcze chyba dwa ciosy, co nie? O, nawet jeden. I level. Ile punktów nauki mam? Chwila. No, znowu mam pełno. 55 aż. O, proszę. Jeszcze jeden jest. Tam jeszcze jest drugi nawet. No proszę, ładniej tutaj ich jest. Gdzie on jest? Idzie. Uciekajmy. Nie lubię takiego czegoś. No nie, 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 nie wracaj, nie wracaj, panie. W ogon mu trafię. Oberwał. Chyba jeszcze jeden cios albo dwa. No, jeszcze jeden, ale... Dobra, pięknie. Ale nie wiem, dlaczego właśnie niektórzy... Niektóre skorpiony... niektórym skorpionom po prostu nieraz zostaje trochę więcej życia. A niektórym po prostu zabieram więcej albo mniej. I tu jest chyba jeszcze jeden. Sporo tutaj, co nie? Ich tutaj. Ten się skroi, nie wiadomo gdzie nas szukać ma. Fajnie, tak będziemy sobie, on sobie w miejscu stoi, a my go będziemy go ciachać. Dobra, jeszcze jeden cios albo dwa. Chyba jeden. O, zobaczcie, a tamtemu troszeczkę jeszcze zostało. Jaskinia jest dosyć rozległa. Skorpion, co to jest to? Jakieś mięso? Fu. Kuferek ze skarbem. Oj, ciężki zamek. Okej. Okay. Wow, za pierwszym razem się udało. Czy tam za drugim? Szybkość. Przyda się. Dobrze, co tutaj? Wiecie co, ja sobie może usmażę trochę mięsa. Wow, 113 aż mogę. No i teraz, moi drodzy, tutaj jak sami widzicie, że jest tutaj sporo różnych, tak mi się przynajmniej wydaje, przejść. Więc trzeba skminić, gdzie dokładnie mamy iść. Tutaj widzę, że ta ścieżka do góry właśnie prowadziła. Tam jeszcze coś prowadzi. A tutaj, co my mamy tutaj? Tylko uważajmy, żeby nie wpaść do tej lawy. Ale widzę, że tam możemy, kurczę, wejść jakoś. Tam jest jakaś skrzynia. Ale raczej przeskoczyć się nie da, chyba że jakąś telekinezą. Dobra, na razie się wróćmy kawałek. Właśnie jak tutaj skończę ten odcinek nagrywać, to mi się tak wydaje, że gdzieś pójdę do jakiegoś miejsca, oczywiście jak już nie będę nagrywał. Czekajcie, chyba źle idę i po prostu kupię sobie jakieś czary, no i oczywiście parę miksturek leczenia. Chwila, bo się już pogubiłem, nie wiem, kurczę, skąd ja przyszedłem i gdzie mam iść. Jezus Maria, jakieś kroki słyszałem chyba. Chodźmy tutaj na górę. Ale możliwe, że na tej górce właśnie przed chwilą byliśmy. Nie, tutaj nie byliśmy raczej, bo widzę, że są te brontoki nieszczęsne. Dobra, ja zapisuję grę. Świetnie. No jedziemy z nimi. Kurde, ciasno tu.
się tak cały czas rozglądam za siebie, bo się obawiam, że mogę tutaj, kurczę, zaraz wpaść gdzieś. O nie, nie trafiłem. Niedobrze. Dobra, jedziemy z nim. Czemu? Ojojojoj, chyba to jest jakaś przepaść. No ale blisko było. Do przepaści. A idzie jeszcze ten kolejny brątok. Nie wiem, chyba nie trafiłem. O, ładny cios był. Dobrze, czyli musimy tam, moi drodzy, kontynuować naszą podróż. Tam chyba już wszystkie brontoki rozwaliłem, więcej ich nie ma, więc droga jest czysta. Grunt, że nie ma żadnych jaszczuro ludzi. Z nimi to miałem naprawdę problemy. Ci elitarni w szczególności. Znowu brontoków mamy. I chyba nawet jaszczuro ludzi. To jest zwykła jaszczurka. Co jest? Już więcej tutaj tych jaszczuro ludzi jest. No dobra, będziemy walczyć w takim razie. Nie wiem, czy dam radę, oczywiście. Ale ładnie z tej kuszy zabieram im życia. Dobra, może ten pójdzie spać. Kurde, jeszcze nie poszedł. Jezus Maria, ten brątok jest straszny. Na razie uciekajmy. Okej. Dobra, życie. Już jest stan krytyczny. Nasz ulubienie jest do tego, dobra. Jakoś poszło oczywiście. Grunt, że tylko mieliśmy tutaj do czynienia z zwykłymi jaszczuro ludźmi. Ale mamy fajnie, kamień teleportacyjny, przyda się do tego miejsca. Nawet mam zamiar się po prostu stąd wynosić. Żeby jakieś miksturki uzupełnić i zwoje z czarami. A niestety jak na razie, na tą chwilę, niestety, moi drodzy, nie wrócimy. Bo nie mam lewitacji. Joj. Czy ja słyszę popiołaka? Nie, ja grę zapiszę, bo naprawdę się boję. Ale na pewno się skończy na tym, że będziemy musieli z nim walczyć. Jezu, kolejny ten brątok nieszczęsny. Dobra. I jeszcze ten cios. No nie, nie trafiłem, jakim cudem? Dobra. Tam widziałem już skrzyneczkę, otwórzmy ją oczywiście. Tutaj chyba już nic nie ma, mam nadzieję, że nie dostanę zaraz w plecy od kogoś. Dobra. Chyba czysto, więc możemy otwierać. O, łatwa, widzę, że jest. It worked. Co my tutaj mamy? Zardzewiały miecz. Przemiana w popiołaka jeszcze jest, okej. Nigdy się nie przemieniałem w tego popiołaka, więc nie wiem, czy to jest dobry czar. Dobra, tam widzę te modliszki. Oj, tu jest ten popiołak. Może najpierw nim się zajmiemy. Tak proponuję. I tam widzę, że jakaś jest brama, moi drodzy. Magiczna, okryta magiczną barierą. No i tutaj możemy mieć problem, żeby przejść, bo nie wiem, czy mam taki czar. Ojojojojojoj. No niestety, jak sami widzicie, jest naprawdę z tym ciężko. Proponuję, żebyśmy sobie tutaj życie jednak trochę wzmocnili do końca, żeby mieć całe. Nie go jakoś przytkać oczywiście do ściany. Chyba, że też się przemienię w popiołaka. Co wy na to, spróbujemy? Tak dla fanu.
Ciekawe, który popiołak wygra. Co mi szkodzi spróbować, co nie? Dobra, tyle życia mi na razie wystarczy. I gdzie ten zwój jest? Tylko nie wiem, czy mam wystarczająco dużo many. Gdzie ten czar jest? Przemiana w popiołaka. Naprawdę tego nie widzę. Tutaj chyba to tak wygląda. Aż to dziadło. Oj nie! Też dostaję mniej obrażeń, zobaczcie. O, to mi się podoba ten czar. Chodźmy jeszcze na tamtych innych. Na tamte inne stwory. Tutaj widzę te modliszki, że są. O, ten czar mi się podoba. Niezłą miazgę robi, naprawdę. Nieźle. Jeszcze trochę tutaj mam czasu jego. Ojoj, ale tędy chyba źle idę. Tamten jest gdzieś na górze. Nie, tutaj on jest. Nieźle. A już mi się skończyło, bo mi chyba kółeczko siadło. A, szkoda. No dobra, i tak tutaj chyba więcej nic nie widzę. Chociaż skorpiony są na górze, ale one są łatwe. Grunt z tymi modliszkami, że je pobiłem. Proszę, jakieś wyjście. Joj, tu jest skorpion jeszcze jakiś. Dobra, spróbujmy tak na razie ze skorpionem. W sumie widzicie, da radę wygrać tą walkę z nim. Ile? Nieźle tych ciosów wyrwałem od niego. Dobra, może go wezmę trochę na bok. Słuchajcie, może tutaj go wezmę. Się obawiam, że tam te dwa na mnie, kurczę, mogą pójść. Dobra. Tutaj jest wylot tej jaskini, przez jakiś wodospad widzę. Pięknie. Ojoj, ogra widzę. To na razie sobie odpuszczę. A na razie tutaj, moi drodzy, proponuję skupić się troszeczkę na tym miejscu, na tej jaskini. No, widzę znowu tych, te skorpiony. Chyba na dworze już jest dzień. Pięknie. Czyli tak, tutaj mieliśmy takie duże pomieszczenie, jak widzieliście, moi drodzy. Tam jest chyba wyjście, te drugie. Jeszcze tylko sprawdzę na mapce. Gdzie ja to mam? Tutaj jest, ok, widzę. Czemu nie mam mapy? Chyba może dlatego, że jestem, moi drodzy, tutaj w tej jaskini. O, teraz mi się jednak pokazało, ok. No i chyba tutaj, właśnie jesteśmy tutaj, czyli tutaj jest chyba wyjście już. Mapa regionu. No ok. Niech będzie, że coś rozumiem. Ale ja proponuję jeszcze podejść na chwileczkę tutaj do tej bariery. I tak kuknąć, co mniej więcej się za nią znajduje, ale od razu mówię, że tam dalej pójdziemy w kolejnym odcinku. No ok, tak jeszcze sprawdzę, czy mam taką... Taki czar właśnie. Mam jeszcze jeden chyba, zniszczenie. Chociaż nie mogę go... Aha, po prostu chyba nie mam tyle many. A i tak muszę podnieść. A teraz? No, teraz mogę użyć, ok. Mam nadzieję, że ona mi tutaj otworzy tą bramkę. No, ja proponuję, moi jeszcze drodzy, podejść do tamtych ogrów i je rozwalić. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy oczywiście. No i bardzo prawdopodobne, że już będziemy odcinek zakończać. Gdzie to jest? Tam było te wyjście. Może jeszcze troszeczkę życia sobie tutaj podniesiemy. O, fajnie.
gdzie ten ogr? Nie widzę go jeszcze. O nie, już tam łazi. That was not clever. Okej. Trochę zabawy z nim będzie. No niech się trochę wróci może. Dobra, tyle mu styknie. Jeszcze raz oberwie. Dobra. A, cholera, jeszcze mu jednak zostało troszeczkę życia. Dobra. Mam nadzieję, że tam już ogrów nie spotkam, chociaż ja pamiętam tamto miejsce. Kiedyś w poprzednich odcinkach ja właśnie chciałem podejść do takiego miejsca tutaj pod górę i właśnie to miejsce łączy się z tamtą taką jedną lokacją. I tutaj było ogromnie dużo tych ogrów. Mam jeszcze dwa. Dobra, musimy walczyć. Okej. Powalczymy sobie. Ale przemiana w popiołaka jest naprawdę epicka. Bo inaczej tego nazwać nie da rady. Strasznie dużo obrażeń ten popiołak jednak zadaje. No i walka jest ogólnie 100 razy przyjemniejsza. Dobra, wtedy teraz już musimy uciekać niestety chyba. Jeszcze cię dogoni. Jeszcze dwa ciosy, jednak nie chcę się tam za bardzo wychylać. Tamten mnie dorwie. Jeszcze raz. Pięknie. Jeszcze trzeci tu jest. W głowę. Okej. Moi drodzy, sorry, że tak wolno może walczę, ale jak już nic w ogóle nie mam rozwiniętego. Zwłaszcza, że chyba to zrobię teraz, za te punkty nauki troszeczkę te kusznictwo rozwinę. Ajajaj, pudło. Dobra, już jest za blisko. Ojojoj. Są strasznie blisko, bym powiedział. Oj, oj, czemu mi podskoczyłeś? Już bym oberwał. Dobra, jeszcze raz. Dobra. No i co my tutaj mamy, moi drodzy? Wyjście widzę, jednak to nie jest to miejsce, o którym myślałem. Tam jest jakieś wejście, z tego co też widzę. Nie wiem, czy ja tutaj byłem. No ale miejsce ogólnie bardzo przyjemne. Tak, jak my tutaj chyba walczyliśmy. Ogólnie tutaj mamy chyba wyjście z wulkanu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, mapy już nie otworzę. No ale tak czy owak, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. No i jutro postaramy się otworzyć tą magiczną barierę, żeby przedostać się dalej. No i będziemy oczywiście szukać tak zwanych pancerzy tytanów. No i w tym odcinku mi się wydaje, że to by było na tyle, więc jeżeli film wam się spodobał, no to serdecznie zapraszam do lajkowania oraz komentowania. No i nie zapomnijcie także o subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć!